Cześć. W tym filmie opowiem Ci, co to jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe oraz jak możesz wdrożyć tę funkcję do strony internetowej WordPress za pomocą wtyczki Google Authenticator. Zapraszam do oglądania. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, czyli logowanie dwuetapowe, polega na dodaniu do standardowego logowania za pomocą hasła kolejnego uwierzytelnienia, np. kliknięcia, potwierdzenia w aplikacji w telefonie lub podania hasła, np. SMS. Prawdopodobnie spotkałeś lub spotkałaś się z tego typu rozwiązaniami, np. w systemach bankowości elektronicznej czy też w innych miejscach. Uwierzytelnianie dwuskładnikowe warto stosować wszędzie, gdzie jest to możliwe, ponieważ znacząco zwiększa ono bezpieczeństwo logowania i utrudnia włamanie na nasze konta. Jeśli jeszcze tego nie używasz, polecam włączyć tę funkcję przynajmniej na Facebooku czy koncie Google. Idąc dalej, jeśli masz stronę internetową na WordPressie, możesz także wdrożyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe podczas logowania do swojego panelu. Aby to zrealizować, najprościej jest użyć aplikacji Google Authenticator oraz dedykowanej darmowej wtyczki do WordPressa. W efekcie do standardowego logowania zostanie dodane okienko, w którym będziesz musiał lub musiała wpisać kod z aplikacji na swoim telefonie, i bez tego nie zalogujesz się do WordPressa. Wdrożenie takiej funkcji oczywiście nie ochroni Twojej strony internetowej przed wszystkimi możliwymi zagrożeniami, jednak znacznie zwiększy bezpieczeństwo w zakresie prób nieautoryzowanego logowania. Jeżeli potrzebujesz pomocy przy wdrożeniu Google Authenticator do swojej strony internetowej WordPress, możesz skontaktować się ze mną przez stronę arturkosiński.pl. Tymczasem to już wszystko na dzisiaj. Jeśli ten film był dla Ciebie przydatny, to daj kciuk w górę pod filmem, zostaw komentarz i zasubskrybuj mój kanał na YouTubie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.